Jak wielu z was uświadamia sobie, że to wielki przywilej dla nas, że żyjemy w tych czasach? Biblia mówi w Dziejach Apostolskich 17, że Bóg wybrał dokładny czas i miejsce, gdzie się urodzimy. I wiesz, że ta historia nie jest tajemnicza i nieprzewidywalna. Wiesz, że bieg wydarzeń postępuje do punktu kulminacyjnego z nastaniem pełni czasów. Biblia mówi, że Bóg połączy w jedną całość wszystko w Chrystusie, w pierwszym rozdziale Efezjan. Więc my współpracujemy z Bogiem, jak ci pracownicy w winnicy przychodzący do pracy podczas 11 godziny dniówki z minimalnym wkładem pracy w porównaniu z tym, co zrobili ci wszyscy przez poprzednie 11 godzin. To nie jest fair, ale ja wierzę, że jesteśmy pokoleniem Beniamina. Józef, typ Jezusa, nie był w stanie uwolnić całego zaopatrzenia i zasobów, które miał do dyspozycji, dopóki bracia nie przyprowadzili Beniamina do Józefa. Lubię o tym mówić. Jesteśmy pokoleniem Beniamina. Beniamin, syn mojej prawej ręki, syn mojej mocy. 12 pokoleń Izraela, 12 dzieci Jakuba, Abraham, Izaak, Jakub. 12 dzieci wyszło z niego. Ale tylko dwóch synów było z kobietą, którą kochał. Tylko dwójka była z Rachelą. Reszta była z niewolnic i z Lei, która przez oszustwo stała się jego żoną. Nie bylibyście zaskoczeni, gdybyście pracowali przez 7 lat dla kobiety, którą kochacie. Jest napisane, że była piękna i jej ojciec oszukuje Jakuba i zorientował się dopiero po tym, gdy powiedział tak. Bo wtedy tamtej tradycji nie mógł odsłonić welonu. Wiecie, kiedy w tamtych czasach odsłaniał się welon? Po wszystkim. Nie można było tego zrobić przed. Jeśli byliście w tych krajach, to wiecie, że oni noszą welony, przez które nic nie widać. I on pracował przez 7 lat dla Racheli, ponieważ bardzo ją kochał. Jej ojciec oszukał go. Nie chcę być niemiły, ale Lea nie była piękna. Wiem, że Bóg mówi o nas wszystkich, że jesteśmy piękni, ale tu chodzi o to, że ona nie była piękna i on jej nie kochał. Ale obudził się następnego ranka. Ona nie ściągnęła welonu po ślubie. Nie wiem, jak czuł się Jakub wtedy, ale obudził się i tam była Lea. Włożyła szybko zęby, śmignęła makijaż. Dziwne myśli przychodzą do głowy. Dlatego, gdy miałem poślubić Glendę, byłem bardzo zdeterminowany, by zajrzeć za welon, zanim powiem tak. Więc dzieci od Lei były typem prawa, jak Hagar jest typem góry niewoli prawa. Lea, on jej nie kochał. Potem miał dzieci z niewolnicą Lei. Potem poślubił Rachelę, którą kochał, ale ona nie mogła mieć dzieci, więc ona powiedziała, by miał dzieci z jej niewolnicą. Jakub nie narzekał, zrobił, co mu kazała. I miał 10 synów, ale żadnego z tą, którą kochał. Czasami, gdy idziesz drogą prawa, możesz szybciej coś wyprodukować, ale gdy idziesz drogą łaski, jak na przykład Sara, kobieta wolności, nie Hagar, kobieta wolności, nie wyprodukujesz wiele na początku w łasce. Prawo może płodzić szybko. Możesz otrzymać szybko chwałę, wyciągając siłą Arkę Przymierza z niewoli Filistynów. Bardziej wygodne i praktycznie jest zawieść chwałę z powrotem na Syjon na filistyńskiej furmance, niż przynieść ją z powrotem na ramionach kapłanów. Czasami sposób przyjścia przebudzenia, przyjścia chwały, wygląda głupio w oczach zdeprawowanej mądrości tego świata, która chciałaby to, by to było bardziej legalistyczne, zaprogramowane i żeby to było o wiele bardziej praktyczne i dostępne, by osiągnąć szybkie rezultaty. Ale coś wam powiem. Jeśli będziesz szukał szybkich wyników, będziesz produkował Ismaelów. A tym samym długoterminowy ból i żal. Wiele jest służb produkujących Ismaelów i upadają.
Sam produkowałem Ismaelów w moim życiu. Coś wam powiem, to głodne potwory. Chcą, żebyś je karmił, wyssą z ciebie wszystko. Ja otrzymałem poznanie łaski wyraźnie jakieś 4 lata temu. I nie dbam o to, jak długo to zajmie czasu, by przynieść chwałę z powrotem w całej pełni. Nie pójdę na skróty, nie pójdę przez prawo, nie pójdę przez to ludzkimi sposobami. Ja chcę Kościoła, gdzie będzie obecność miłości. To wszystko, czego chcę. Potem jeszcze wrócę do Lei i Racheli. Gdy wyjechałem z Australii kilka lat temu, gdy samolot wystartował z Adelaide, usłyszałem wyraźny głos Boga, mówiący: lecisz założyć kościół do Hongkongu. Ja mówię: tak, Panie, wiem o tym. Dlatego byłem trochę zdenerwowany przez ostatnie 3 miesiące. Właściwie to byłem przerażony, czy się to powiedzie. On powiedział: gdy tam będziesz, chcę, byś głosił tak, jak nigdy do tej pory. Nie chcę już, byś kiedykolwiek mieszał prawo z łaską. Już nigdy więcej. Ciało i ducha, nigdy więcej. Izaaka i Ismaela, nigdy więcej. Ludzkich wysiłków mojego ducha, nigdy więcej. Chcę, byś głosił czystą łaskę, czyste życie, czystą wiarę, czystego Izaaka, czystą wolność, czystego Jezusa. Masz nigdy już nie głosić żadnych mieszanek, nigdy więcej. Powiedział: będziesz niezrozumiany, ludzie będą ci mówić, że dajesz licencję do grzeszenia. Masz to robić niezależnie od tego, co oni będą mówić. Powiedział: po drugie, jeśli jedziesz do Hongkongu, żeby zapełnić budynek ludźmi, jeśli oprzesz się tej pokusie, nie pójdziesz na ilość, na egoistyczną motywację, jeśli nie pojedziesz do Hongkongu z myślą wypełnienia budynku ludźmi, ale jeśli pojedziesz tam, by wypełnić ludzi moją obecnością i chwałą, to ostatecznie ja wypełnię ten budynek wieloma ludźmi naładowanymi pełnią mojej obecności. Powiedział: jeśli to zrobisz mądrze i pokornie i z cierpliwością i wytrwałością, moja chwała wypełni Hongkong. I przyleciałem do Hongkongu nie by założyć mega kościół i stać się sławny. Nie jestem przeciwny mega kościołom, bo te kościoły pełne Bożej chwały i szanuję ich działalność, ale to, co chcę powiedzieć, to to, że nie liczby, nie wielkość kościoła determinuje jego wpływ. Wiele małych kościołów ma nieproporcjonalnie większy wpływ. Niektóre są naprawdę bardzo małe, a ich wpływ na różne struktury, świat biznesu, politykę, świat sztuki i społeczeństwo wpływa w niezwykły sposób. I zaczynamy widzieć ludzi pełnych Bożej obecności, więcej i więcej. Zaczynamy widzieć zbawionych ludzi, widzimy zakładane kościoły w całym Hongkongu i planujemy otwarcie kościołów w Chinach. Ale jeśli idziesz drogą łaski, to nie jest to najszybsza droga. Czasami wydaje się to być niepłodne. I powiem wam, że dlatego Izajasz 54 i Galacjan rozdział 4 mówi: wesel się niepłodna, która nie rodziłaś, bo więcej dzieci ma opuszczona. Tu nie jest powiedziane: chwała Panu, musimy dogonić w robieniu dzieci tą niewolnicę. Tu jest mowa o tym, że powinieneś być wdzięczny, że możesz płodzić niebiańskie dzieci, bo gdy płodzisz je przez Hagar, jeśli je stworzysz przez ludzkie wysiłki i przywieziesz je w chwale na filistyńskiej furmance w praktycznej, zorganizowanej strukturze, w świecki, humanistyczny sposób tworzenia kościoła, jeśli przyprowadzisz cokolwiek ten sposób, to będzie samosabotaż. To będzie to zbudowane na samodestrukcyjnym mechanizmie i będzie to dramat, rozczarowanie i zniechęcenie. Stój pełny wiary na Ewangelii, nawet jeśli głoszę i czasami trwa to długo, a ludzie stoją w opozycji. Jak możesz coś takiego mówić? Proszę zrozumcie, uważam, że nie jesteśmy tylko w nadprzyrodzonym przebudzeniu, ale to teologiczna reformacja. Wiecie, ci wszyscy ludzie dzisiaj myślą, że teologia jest nieważna. Ja myślę, że sucha teologia jest drętwa. Ale apostoł Paweł, teolog nad teologami, ten, który wstał z martwych, powiedział: miejmy teologię znaków i cudów na ziemi dzisiaj. I my potrzebujemy teologii, potrzebujemy objawień Słowa Bożego. Ponieważ każde przebudzenie, jakie studiowałem, kończyło się nie dlatego, że grzech się wzmagał, ale dlatego, że legalizm wzrastał. To był powód,
upadku każdego przebudzenia, jakim czytałem. Gdy zaczęła się reformacja 500 lat temu, Martin Luther tylko ją zaczął. Jesteśmy już 500 lat w drodze. I to, co chcę powiedzieć, to według mnie Martin Luther to bohater. Jak człowiek w erze takiej ciemności, gdzie przez Kościół przetaczała się inkwizycja, te wszystkie tortury, była blokowana nauka i postęp w społeczeństwie, i pojawia się człowiek i mówi, trzeba żyć przez wiarę. Ustanawiamy sprawiedliwość tylko przez łaskę. I ludzie chcieli go zabić. Demoniczne siły wystąpiły przeciwko niemu, atakując go i mówiąc mu, kim ty myślisz, że jesteś? Zastanawiam się, jak on się odnalazł w tej łasce, bo musiał mieć takie myśli. 1000 lat kościoła, ja im powiem nagle, że wszyscy się mylą, papież się myli, wszystko to jest nie tak, zbawienie przez uczynki. Musiał mieć takie myśli. A może to ja się mylę, a może jestem krytyczny. On był mnichem, był inteligentnym człowiekiem. Jest bardzo cienka granica między buntem a nonkonformizmem. Ja nie chcę być buntownikiem. To nie daje owoców. Nonkonformizm to definicja opisująca lidera. Jeśli chcesz wprowadzić ludzi z tego marazmu, z hipnotycznej apatii i pasywności, to musisz zdecydować, że występujesz przeciwko status quo i mówisz w końcu, dość już tego, musimy coś zmienić. Możesz mieć małą część kościoła wierzącą w ponadnaturalne znaki i cuda i ogromną część kościoła mówiącą, o nie, to musi być od diabła. To przeminęło wraz z apostołami, uważaj, to zwiedzenie. To się nazywa reformacja. Ale wiecie co, Martin Luther nie poszedł wystarczająco daleko. Martin Luther nie rozumiał wielu ksiąg, nie rozumiał listu Jakuba. Nie wiedział, jak interpretować wielu listów, nawet Galacjan. Ja nie krytykuję. My teraz stoimy na ramionach tych bohaterów. On nie rozumiał do końca listu Galacjan. On myślał, że to jest list o usprawiedliwieniu z wiary. Jak się dostać do królestwa. Ale list do Galacjan nie jest naprawdę o usprawiedliwieniu. Paweł pisze Galacjanom w 3 rozdziale, że rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie. Nie jest o tym, jak zaczynasz, ale jak kończysz. O tym jest cały list do Galacjan. I ludzie chcą zredukować przesłanie Nowym Przymierzu. O, ty uczysz o usprawiedliwieniu z wiary. Tak, my to już mamy i idziemy dalej. A ja wam mówię, że wy nie możecie się z tego nigdzie ruszać, bo to jest fundament wszystkiego, co robimy. Martin Luther niepochlebnie wyrażał się o Izraelitach i Hitler wykorzystał wiele z jego wypowiedzi, by zniszczyć i uciskać ten naród. Możemy popatrzeć na tych wielkich reformatorów, Calvin i wielu innych, i wszyscy oni popełniali błędy. Wszyscy oni mieli słabe punkty. Wszyscy byli szaleńcami w oczach innych. Wielu mówi, chciałbym być jak apostoł Piotr. Nie wiem, czy byś chciał. Ten facet wyrastał całe życie w judaizmie. Całe życie doktrynowany przez legalizm i samosprawiedliwość. Jak on się z tego wygrzebał? Przez boskie spotkanie? Kto jest gotowy wejść do mas i przeciąć ten krąg religii? Myślę, że ludzie na całym świecie są zmęczeni bezlitosnym fundamentalizmem. Myślę, że jest to efekt wyborów dokonywanych na całym świecie. Myślę, że ludzie szukają łaski. Bo ludzie ogłaszają fundamentalne rzeczy w małżeństwie, moralność, życie właściwie, a potem ci sami politycy popełniają cudzołóstwo i kradną pieniądze. Ludzie są tym zmęczeni. Wolę głosić łaskę, przyznając się do niedoskonałości. Wiecie, świat nie jest zaskoczony, gdy znajdzie niedoskonałość u szlachetnych ludzi, którzy nie są godni związać komuś sznurowadła. I nie mówię tu o fałszywej pokorze. Wpadających w przeróżnego rodzaju dziwne grzechy, upadających. Widzę to przez ostatnie 10 lat i to szlachetni ludzie. Świat nie jest szokowany, że oni zgrzeszyli. Świat jest szokowany ich hipokryzją. Ponieważ oni pojawiają się w telewizji, w gazetach i wypowiadają się przeciw grzechom, które popełniamy.
Świat nie radzi sobie bez uczciwości, nie radzi sobie bez pokory, nie radzi sobie będąc pod prawem, dlatego musimy być pod Bożą łaską, jesteśmy w procesie, nie chcemy grzeszyć i nienawidzimy grzechu i chcemy być od niego wolni i zwyciężać go. Nie chcemy grzeszyć, nie chcemy grzesznego stylu życia, ale widzicie, jesteśmy w procesie. Jeśli będę się zmieniał każdego dnia przez następne 100 lat, nawet ostatniego dnia nadal będę potrzebował zmian w swoim życiu. Więc jestem w procesie. I ten proces nie może być przyspieszony przez legalizm. Mam ludzi w kościele, ludzie słuchających nas w internecie, którzy byli uzależnieni od pornografii 10, 15, a czasem 20 lat. I oni chodzili do kościołów, gdzie im mówiono, przestań, przestań. Gdyby mogli, to by przestali. Prawo wzmaga grzech. Rzymian 5:20 mówi, że prawo weszło po to, by przestępstwo jeszcze bardziej się wzmogło, żeby pokazać człowiekowi, że jego stan w pierwszym Adamie jest martwy. Ale samo sprawiedliwość mówi, o, nie jestem taki zły. Więc Bóg dał prawo z powodu tej niewiary i pokazał im w ten sposób rozmiar, okropność i brzydotę grzechu, w jakim tkwią. Więc prawo było ustanowione, by prowadzić ludzi do Chrystusa, a gdy już dojdą do Chrystusa, już nigdy więcej nie są pod nadzorem prawa i są wolni od prawa. Prawo już nigdy więcej nie może ich tknąć. Więc mamy Jakuba i Rachela i 12 synów, którzy stali się 12 pokoleniami Izraela. Ale tylko 2 synów weszło z jego lędźwi, z Racheli. Wszystkie 12 pokoleń wyszło z jego lędźwi, ale tylko 2 z nich było z łaski, z żoną, którą kochał, z Rachelą. Józef i Beniamin. Imię Beniamin znaczy syn mojej prawej ręki, syn mojej przychylności, syn mojej mocy. I gdy czytamy tą całą historię, Józef jest typem, obrazem Jezusa, odrzuconego przez swoich braci, sprzedanego do innego kraju i tak dalej, by po czasie wyłonił się już w pozycji władzy i wtedy te 10 pokoleń Izraela reprezentowanych przez jego braci przychodzi do niego, a on im mówi, nie dostaniecie w pełni całego dziedzictwa, dopóki nie przyprowadzicie Beniamina. I teraz mamy pokolenie Beniamina na ziemi. I nasz starszy brat Jezus mówi, że pełne dziedzictwo z nieba nie przyjdzie, dopóki nie przyprowadzicie mi pokolenia Beniamina. Beniamin był ostatnim synem spośród 12 synów. Wierzę, że żyjemy w ostatnim pokoleniu, jesteśmy pokoleniem Beniamina. Beniamin nie zrobił nic, by zasłużyć na cokolwiek. Jego starsi bracia byli podejrzliwi o łaskę. Józef był pełen łaski wobec nich, dał im pieniądze z powrotem do ich worów. Oni się przestraszyli, że będą ścigani i osądzeni. Wiecie, ludzie pod prawą, gdy Bóg im sprzyja, myślą, o, on chce coś od nas, że to nie jest bezinteresowne. Rzymian 8 mówi, on, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego. To jest wszystko darmo. Wszystko za darmo. To pokolenie 11 godziny nie negocjuje wynagrodzenia. Nie podlega żadnemu kontraktowi. Oni wszyscy pracują cały dzień. Wszystkie te 11 godzin, czy ile tam pracowali. A ostatni wchodzą. O, wiemy, że to czas łaski. I po prostu dołączają do pracy. I mają zaliczony cały 12-godzinny dzień pracy. Bo jesteśmy pokoleniem Beniamina. I będziemy dziedziczyć tak, jak żadne inne pokolenie przed nami. Czy możecie powiedzieć amen? Ponieważ żyjemy w punkcie kulminacyjnym końca wieków, podsumowującym wszystkie rzeczy. Ja nie czekam na pochwycenie, nie czekam na proroctwa o katastrofalnych, mrocznych, o ekonomicznych zapaściach, siejących zniszczenie, o głodujących, zabitych, bla, bla, bla. Nie, nie. Genezis, rozdział 11. To jest starożytna wersja ONZ i Ligi Narodów. Zorganizujmy sobie społeczeństwo. Wszyscy się teraz pomartwmy, jak rzeczy się mają źle. Zbierzmy wszystkich razem, zbudujmy sobie wieżę Babel. Zorganizujmy sobie świat, który nie ma żadnego związku z żywym Bogiem. Bóg tym po prostu potrząśnie. On potrząśnie tym Babelem i pomiesza, jak w 11 rozdziale Genezis. A w rozdziale 12 jest Boża odpowiedź na globalne problemy. Jeden człowiek, Abraham.
Genezis 11, koniec wieży Babel. Genezis 12, to jest moja odpowiedź na ONZ. To jest moja odpowiedź dla Ligi Narodów. To jest moja odpowiedź dla 666. Abraham. Czy możecie powiedzieć amen? I przez was wszystkie narody będą błogosławione. I Rzymian rozdział 4 mówi, że obietnica dana Abrahamowi i jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata, nie była nadana na podstawie prawa, ale na podstawie usprawiedliwienia z wiary opartego na Jezusie Chrystusie. Dlaczego diabeł tak walczy z tymi rzeczami? Słuchajcie, nieważne, czy to jest ONZ, czy prezydent ONZ, nie, my potrzebujemy się o nich modlić, szczerze się modlić, ale odpowiedzią na problemy nie jest ONZ, nie prezydent, nie humanistyczne społeczeństwo, organizujące sobie globalną wioskę, by samym rozwiązać światowe problemy. Odpowiedź jest w potomstwie Abrahama. Odpowiedź jest w Bożych ludziach. Abraham nie posiadał strategii, by pomóc światu, ale miał Boże błogosławieństwo, by to zrobić. Nie poprzez prawo, nie poprzez posłuszeństwo. I proszę tylko mi nie mówcie, że przez obrzezanie. On się obrzezał, gdy miał 99 lat, a wcześniej chodził w błogosławieństwie przez blisko 2 dekady i był sprawiedliwy przez 2 dekady przed obrzezaniem. A obrzezanie było obrzezaniem Mojżesza. To obrzezanie było na znak przymierza o ziemi, którą Bóg obiecał Izraelowi, by ją posiedli. I kilka pokoleń później oni musieli być wszyscy obrzezani zanim do niej weszli. Na znak tego, że Bóg obiecał im to ziemię. Potem dopiero obrzezanie zaczęło być łączone z prawem. Abraham nie może być nigdy łączony z prawem, bo żył 430 lat wcześniej, niż prawo zostało nadane. Żył pod otwartym niebem, był przyjacielem Boga, widział chwałę Bożą, opływał w złoto i srebro, gdziekolwiek nie poszedł, błogosławił inne narody, bez znaczenia, czy to byli Babilończycy, czy inne, on je błogosławił. My jako Kościół chcemy błogosławić Hongkong. My nie chcemy, by Bóg potrząsnął Hongkongiem. My modlimy się, by Bóg go błogosławił, by to miasto to kwitło, a Boża dobroć prowadziła go do upamiętania. Nie głosimy przesłania, że Bóg nienawidzi świat i chce go zniszczyć. Jak możesz modlić się o świat i nieść Bożą chwałę, gdy masz ducha osądu i wrzeszczysz, że Bóg go nienawidzi? Jak Jakub i Jan, ściągnijmy ogień na Samarytan. Oni chcieli tylko zrobić to, co widzieli w Starym Przymierzu. Jezus im powiedział, jesteście w złym duchu. Czy wiesz, że po tym, co wydarzyło się na krzyżu, jeśli chcesz dalej traktować ten świat tak, jakby krzyż nigdy nie zaistniał, to po pierwsze, to jest antychrystusowi, po drugie, to jest antykrzyżowi i po trzecie, nie operujesz w duchu, jesteś w innym duchu. My mamy ściągać chwałę Bożą i błogosławić nią narody. Będzie dzień sądu, ale Biblia mówi, że w dniach ostatecznych wyleję mojego ducha na wszelkie ciało. Amen. Żyjemy w reformacji, która zaczęła się 500 lat temu, ale ona się nie skończyła, ale wciąż się rozwija. To nie znaczy, że Nowy Testament się zmienia, ale to znaczy, że widzimy rzeczy inaczej. I gdy masz pomieszane prawo z łaską, wtedy gdy czytasz Nowy Testament, wciąż masz rysy na swoich okularach i czytasz prawo. Ale gdy Bóg wyczyści te okulary z rys, jesteś w stanie zobaczyć objawienie krzyża i zaczynasz czytać Nowy Testament i kompletnie go rozszyfrowujesz i widzisz zupełnie inny kod. I wszystko, co widzisz, to błogosławieństwo, przychylność, miłość, dobroć. Patrzysz na te fragmenty, z którymi się kiedyś zmagałeś, które wyglądały jak osąd Kościoła, i widzisz je przez objawienie, widzisz ich kontekst, widzisz je inaczej. Podchodzę do Nowego Testamentu według pewnego porządku. A tym porządkiem jest, że Stary Testament jest zaprojektowany, by obnażyć zaufanie na sobie samym, zaprowadzić mnie do potępienia i pokazać mi, że w mojej samosprawiedliwości nie masz żadnej nadziei. To jest ten porządek. Nowy Testament jest po to, bym miał zaufanie w Bogu, pełne zabezpieczenie w wierze i bym mógł przystąpić z ufną odwagą do tronu łaski, do miejsca najświętszego. Ludzie będący wciąż pod Starym Przymierzem chodzą pod zwiędłą chwałą. A ludzie Nowego Przymierza mają chodzić w chwale wiary. I widzę, jak wielu ludzi uwielbia w niej chodzić, skakać, modlić się, uwielbiać Go. Tyle konferencji, tyle kościołów i ludzi, którzy zaczynają odkrywać na nowo, jakby czuć się dobrze w towarzystwie Jezusa.
Stare przymierze się skończyło. My spędzamy godziny, by penetrować mentalność Starego Przymierza, zamiast przeprowadzić teologiczną reformację, zmienić sposób myślenia i wtedy możemy zacząć chwalę, a skończyć na wyższym poziomie chwały. I będą działy się cuda, a to rozkwitnie na ulice miast. Kościół myśli, że ta skulona kobieta dotknie skraj szaty Jezusa i otrzyma uzdrowienie. Nie! My jesteśmy tą szatą i to my mamy dotykać. A my ciągle próbujemy coś w sobie naprawić, uzdrowić najpierw siebie, wrócić do łona matki, maglować przekleństwa pokoleniowe. To jest antychrystusowi, to jest antykrzyżowi. 1 Piotra 1,18 mówi, zostaliście wykupieni drogą krwią Chrystusa z marnego postępowania waszych ojców. Ja nie jestem pod przekleństwem moich ojców. W moich żyłach płynie krew nieba. Nie mam już krwi ojców, mam Jego krew, żadnego grzechu. Żadnych przekleństw pokoleniowych. Wolny w Chrystusie. Hebrajczyków 9 dokonał wiecznego odkupienia. Prawo zostało nadane dla czasowego odkupienia. Prawo zostało nadane dla niepewnego zbawienia. Czy my mamy niepewne zbawienie? Nie. Hebrajczyków 9. Ta krew dokonuje wiecznego odkupienia. Zbawił mnie, uwolnił mnie z marnego postępowania moich ojców. Nie potrzebuję, by ktoś łamał nade mną jakieś klątwy pokoleniowe. Mój ojciec nie ma żadnych przekleństw pokoleniowych. Jezus nie ma. Duch Święty też nie ma. A ja jestem w Chrystusie, w pełni z Nim utożsamiony. Jaki On jest, taki ja jestem na tym świecie. Kościoły tracą mnóstwo czasu, bo nie głoszą pełni, która wykonała się na krzyżu. I przez niekompletną Ewangelię mamy niepewnych wierzących z powikłaniami i z zamieszaniem. Więc używają filistyńską furmankę, by wwieść nam chwałę. Używamy służb uwolnienia, odnawiania fundamentów zamiast łaski. Przeglądamy wszelkiego rodzaju techniki, metodologie, by próbować Bożych ludzi naprawiać. A odpowiedzią jest to, co głosi apostoł. Skończone dzieło krzyża. I gdy połączysz ich wiarę z tą mocą, to otrzymają z tego wszystkie rzeczy. Może nie radzisz sobie doskonale z grzechem, ale z pewnością będzie ci towarzyszyć radość Pana w tej podróży twojej przemiany. Wracając do ludzi uzależnionych od pornografii, którzy przychodzą do kościoła i słyszą, przestań, to obrzydliwe, Bóg cię zabije, umrzesz, pójdziesz do piekła. Chciałbym powiedzieć, że to dobra robota, ale nie jest. To przynosi tylko efekt odwrotny. Jedna rzecz na temat łaski jest taka, że wynosi wszystko na światło. Jak kobieta, która wkręciła żarówkę i włączyła światło i zobaczyła wszędzie kurz. I mówi, o nie, światło stworzyło ten kurz. Nie, moja droga, ten kurz zawsze tam był. Po prostu pada na nie światło. Łaska nie tworzy problemów. One były ukryte przez prawo, sekret, wstyd, poczucie winy, podwójne życie. Mnóstwo chrześcijan w Hongkongu żyje podwójnym życiem. Jednym w niedzielę wyglądając święcie, gdy prawo jest głoszone, a przez tydzień hazard i masa innych rzeczy tego typu. Coś wam powiem. Dostajemy list za listem od ludzi. Byliśmy uzależnieni od pornografii po 10-15 lat i słuchałem twoich wykładów o łasce i zostałem całkowicie uwolniony, a ty mówisz, że Bóg mnie kocha i nikt mi tego nie powiedział, że gdy jestem w Chrystusie, nadal mam Bożą sprawiedliwość w Jezusie. Wiesz co? I oglądałem to wciąż i wciąż, uświadomiłem sobie, że jestem sprawiedliwością Bożą w Chrystusie. Jestem obmyty Jego krwią, jestem czysty. Wiesz co? Straciłem apetyt. Jestem już od tego wolny miesiąc, niektórzy rok. Nie jeden lub dwa, ale mnóstwo ludzi nam to mówi. Głoszenie morałów, głoszenie prawa nie uwolni Kościoła od jego problemów. Sprawi tylko, że problemy zostaną ukryte w podziemiu. Więcej służby potępienia to więcej rozbitych małżeństw. Ludzie upadają, gdy głoszona jest im moralność. Ewangelia to nie głoszenie moralności, to jest głoszenie łaski i skończonego dzieła krzyża, które jest mocą Bożą ku zbawieniu. Żyjemy w legalizmie i tradycji. Reformacja się nie skończyła. Musimy czytać nasz testament inaczej. Biblia jest napisana dla ciebie, ale nie jest napisana do ciebie. Wszystkie listy Nowego Testamentu są napisane dla ciebie, ale nie do ciebie. Gdy czytam listy Pawła, wiem, że są napisane do świętych, do kościoła, wiem, że są do mnie.
Ale gdy czytam list Jakuba, to jest list do 12 pokoleń Izraela, żyjących w rozproszeniu. To jest napisane dla mnie, ale nie do mnie. Nie pochodzę z żadnych 12 pokoleń. Nie jestem Żydem przychodzącym do Chrystusa. Jestem poganem. Dzieje 21. Nowonarodzeni Żydzi tak bardzo byli pod zakonem, że Jakub powiedział Pawłowi, żeby lepiej wykonał te wszystkie oczyszczające rytuały, bo go zabiją. Kto go chciał zabić? Jego brat, chrześcijański Żyd. Tylko dlatego, że Paweł wszędzie, gdzie poszedł, mówił Żydom i poganom, że gdy przychodzą do Chrystusa, nie muszą się więcej obrzezywać. I za to go chcieli zabić. Ci ludzie byli nowonarodzonymi Żydami. Zamierzali go zabić. Zabić. Widzicie, co robi prawo z ludźmi? Pogańscy Rzymianie uratowali życie Pawłowi. Gdy kiedyś zdarzy ci się zgrzeszyć, to lepiej, żebyś nie wpadł w ręce religijnych, legalistycznych braci w Chrystusie. Lepiej wpaść w ręce straconych ludzi. Oni mają więcej miłosierdzia. Powód, dla którego objawienie łaski sprowadza pokój na Bożych ludzi, jest taki, ponieważ łaska nie skupia się już na tym, jaki jesteś bezwartościowy, ale skupia twoją uwagę na Jego wartości i tej cudownej prawdzie, że jesteśmy już w Nim. Jezus na krzyżu zidentyfikował się z nami jako najgorszymi. W zamian my możemy się utożsamić z Nim jako najlepszym. Nie ma wysokości w okręgu chwały, której nie mógłbyś osiągnąć, ponieważ tam nie ma głębokości zepsucia twojego grzechu. On ją usunął, czyniąc cię nieskalanym w Jego imieniu. Ewangelia to nie jest tylko zmiana życia, to wymiana życia, bo mój grzech jest położony na Niego, a Jego sprawiedliwość jest położona na mnie. To nie jest tylko usprawiedliwienie. Pokażę wam to za kilka minut. To nie jest usprawiedliwienie, a potem żyjemy dalej. Ona jest na całe twoje chrześcijańskie życie. Gdy zaczynasz, kontynuujesz i będziesz kończył. Gdy jeszcze nie byłem chrześcijaninem, byłem świeckim psychiatrą i zacząłem kiedyś usługiwać jednemu chrześcijańskiemu liderowi, który był kryminalistą i manipulował ludźmi, co spowodowało u niego załamanie psychiczne z powodu religii, która właśnie to robi z ludźmi na tej ziemi. Ponieważ Ewangelia uzdrawia psychikę, scala ludzi ze zdrowiem psychicznym. Dlatego niezbawieni ludzie czują się tak nieswojo w twoim towarzystwie, ponieważ nie jesteś religijny, ale doskonale scalony z łaską, swobodą i wolnością. Ci wszyscy ludzie, niezależnie od tego, czy byli zbawieni, czy nie, będący w otoczeniu Jezusa, dobrze się bawili i mieli z Nim doskonałą zabawę. Raz Jezus zmienił wodę w wino, jakieś 17 tysięcy litrów. Wiem, że wielu protestantów próbuje zmienić to z powrotem w wodę przez ostatnie 2000 lat. Ale on zamienił to w prawdziwe wino i nie siedział w kącie, pijąc sok pomarańczowy, dyskutując o zawiłościach królestwa. On był na weselu, był normalny, rozmawiał o zwykłych, codziennych sprawach. Królestwo po prostu rozkwitało. A faryzeusze mówili: Janie Chrzcicielu, jak możesz tak żyć? A na Jezusa byli wściekli, że siedzi z grzesznikami. Siedział przy szklance wina z grzesznikami. Nikogo nie skłaniam do picia wina. Skłaniam do wolności. W 7 rozdziale Łukasza mówi: do kogo porównam to pokolenie? Jesteście jak dzieci, nociliście mi żałobną pieśń, a nie płakałem. Graliście mi na piszczałce, a nie tańczyłem. Nie przyszedłem karmić waszych stereotypów. Nie mam zamiaru być sklonowany i kontrolowany przez wasz religijny system. Nie jestem z waszej kultury. Przyszedłem z nieba, widziałem rzeczy w niebie, a teraz chcę je widzieć na ziemi. Jeśli nie rozumiecie, jak wam mówię o niebieskich rzeczach, jesteście tak bardzo wkopani w tą ziemię, jesteście ograniczeni religijnym, ziemskim myśleniem. Jan Chrzciciel nie jadł chleba, nie pił wina, mówili, on ma demona. Syn Człowieczy przyszedł jeść chleb, pić wino, mówili, pijak i przyjaciel grzeszników. Powiedział im, mądrość została usprawiedliwiona przez wszystkie dzieci swoje.
Tu nie chodzi o to, czy pijesz szklankę wina, czy nie, oglądasz filmy, czy nie. Nie chodzi o to, czy o to. Ci wierzący, gdy widzą mądrość w twoim życiu, to doszukują się w tym czegoś nieprzyzwoitego. Nie widzą w tym żadnej mądrości, wstępującej z innego wymiaru, nie z tego świata. Wielu chrześcijan nie widzi tego, towarzyszy im tylko legalizm. Nie powinieneś tego robić. Wyczujesz po zapachu takiego. Mówi ci, że cię kocha, ale w sercu ma prawo, którego potępia. Musimy być wolni z wszelkiego legalistycznego myślenia, wypełnieni chwałą nowego przymierza, przychodzącą do kościoła. I widzę, jak konferencja za konferencją, ludzie są wypełnieni chwałą i wiarą. Potem przychodzi kolejna chwała i wiara, ponieważ otrzymujemy objawienie teologicznej reformacji. Trwała chwała spada na umysły ludzi, którzy są przemieniani i mogą doświadczać trwałą, coraz większą chwałę z pokolenia w pokolenie. Zobaczmy do Kolosan, rozdział pierwszy. Będziemy mówić na temat pełni. Zechciał bowiem Bóg, aby w nim zamieszkała cała pełnia i aby przez niego znów pojednać wszystko z sobą, przez niego i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew jego i was, którzy byliście niegdyś obcymi dla Boga i wrogami przez sposób myślenia, powtórzcie, przez sposób myślenia i wasze złe czyny. Chciałbym, żebyście pomyśleli nad tym. Bóg nie był waszym wrogiem. W waszych umysłach wy byliście wrogami Boga i w waszych umysłach myśleliście, że jesteście jego wrogami. Ale Rzymian rozdział 5 mówi, wtedy, gdy byliśmy grzesznikami i wrogami Boga, on zademonstrował swoją miłość do nas i Chrystus umarł za nas. Więc my byliśmy wrogami w swoich umysłach, bo myśleliśmy, że nasze złe zachowanie pod prawem sprawiało, że Bóg nas nienawidzi, a Kościół mówił, tak! Coś wam powiem. Gdy zdejmiecie potępienie z ludzi, to dacie im moc do tego, by odnieść zwycięstwo nad grzechem. Wers 22. Teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, słuchajcie uważnie, aby stawić mnie przed obliczem swoim, jako świętego. Aby stawić mnie przed obliczem swoim, jako świętego. Nie pisze, aby stawić mnie przed obliczem faryzeuszy, jako świętego. Nie pisze nawet przed obliczem żony świętego, przed jego obliczem. I niepokalanego, i bez nagany. Jak wielu z was chce być wolnych od nagan i oskarżeń? To, co zrobił Jezus na krzyżu, sprawia, że Ojciec widzi cię świętego, niepokalanego i wolnego od jakichkolwiek oskarżeń w jego oczach. Następny wers brzmi jak warunek. Wers 23. Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. I ludzie mówią, jeśli tylko wytrwacie w wierze, widzisz, to jest warunek, to jest wymaganie, by zostać zbawionym. Wiecie, wielu ludzi jest tak zaślepiona, że ignoruje Pawła pasję do Ewangelii. Pasją Pawła nie jest mówienie im, żeby wytrwali w zbawieniu. On doskonale wiedział, że w Chrystusie jesteś bezpieczny. To, co im chcę powiedzieć, gdy pisze, jeśli tylko wytrwacie w wierze, jeśli nie wrócicie z powrotem do prawa. Zaraz wam to udowodnię, ponieważ Galacjan 3:12 mówi, że prawo nie jest oparte na wierze. I werset 23 mówi, że do momentu przyjścia wiary do naszego życia byliśmy więźniami pod strażą prawa, dopóki wiara nie została objawiona. Więc jeśli nie trzymasz się swojej wiary, w której jesteś czysty, niepokalany i bez oskarżeń w oczach Ojca, jeśli nie trwasz w wierze, to zostajesz zamknięty i znowu więziony w prawie.
Galacjan 5:4 mówi: Wy, którzy szukacie swojego usprawiedliwienia w prawie, zrywacie więzy z Chrystusem i wypadacie z łaski. I Paweł mówi: Chrystus wam nic nie pomoże. Nie mówi przez to, że nie są zbawieni. On mówi, że jeśli nie trzymasz się wiary, to wracasz do prawa. Gdy wracasz do prawa, znowu czujesz się oskarżany, czujesz się winny, czujesz się upadły, osądzany, ponieważ diabeł, używając prawa, oskarży na podstawie prawa. Ale robi to bezprawnie, by oskarżać Bożych ludzi. Pełnia. Powiedzcie pełnia. Kolosan, rozdział 2. Mówi o tym, byście nie zostali sprowadzeni na manowce i ostrzega przed zwiedzeniem. Wers 6. Jak więc przyjęliście Chrystusa, Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie. On tu nie mówi, jak przyjęliście Jezusa, tak chodźcie z Mojżeszem. On mówi, tak jak przyjęliście Chrystusa, kontynuujcie chodzenie i życie w Nim. Pytanie, jak przyjęliście Chrystusa? Przez stanie się najpierw doskonałym i czystym od grzechu? Nie. Przyszliście i powiedzieliście: Jezu, ja przyjmuję całą Twoją łaskę. Bardzo Ci dziękuję. O Panie, wierzę, że jestem sprawiedliwością Bożą. A diabeł Cię oskarża i wskazuje na grzech. Ale ja jestem sprawiedliwością Bożą, bo przyjąłem Jezusa. Ale jak Go przyjąłeś, tak w Nim chodź. I tu zaczynają się problemy. Wers 8. Baczcie, aby was kto nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię, będąc czczym urojeniem opartym na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, nie na Chrystusie. W Nim bowiem mieszka cała pełnia, bóstwo na sposób ciała, bo zostaliśmy napełnieni w Nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy. Oddajmy Mu za tę chwałę. Tu nie jest napisane, że będziecie napełnieni, ale już zostaliście napełnieni całą pełnią. Chrześcijaństwo to nie podróż, by zdobyć pełnię, ale ta podróż zaczyna się już z pełnią i odkrywaniem, czym ta pełnia jest. Chrześcijański wyścig zaczyna się na linii mety. Mnóstwo kazań powie ci, że ta linia mety jest gdzieś tam i musisz tam biec i lepiej się zachowuj, rób to lepiej, rób tamto lepiej. Nie, nie, nie. Chrześcijańska linia startu to linia mety. Zostałeś stworzony kompletny w Chrystusie. Zostałeś obdarzony pełnią w Chrystusie Jezusie. Więc co mamy robić teraz, Rob? Co mamy teraz robić? No cóż, Hebrajczyków rozdział 4 mówi, że mamy wejść do Jego odpocznienia. To co, naszym zadaniem nie jest pomagać Bogu? Nie. Gdy pomagasz Bogu, produkujesz Ismaela. Pomaganie Bogu produkuje problemy. Jeśli próbujesz pomagać Bogu, tworzysz problemy. Więc co jest Twoim zadaniem teraz? Wejść do Jego odpocznienia, bo to jest skończone i odebrałeś pełnię w Chrystusie. Zobaczmy, 4 rzeczy, co ta pełnia oznacza. Numer 1, pełni. Pamiętaj, że masz to już w pełni. Werset 11. Numer 1 pełni, jaką otrzymałeś. W Nim, powtórzcie, w Nim też otrzymaliście obrzezanie, nie z ręki ludzkiej, ale Chrystusowe obrzezanie. Nie chcę być gruboskórny, ale mowa tu nie o ciechnięciu na pletka, ale mowa tu o obrzezaniu serca. Okej? Okay? Czym jest to obrzezanie? Grzeszna natura, którą otrzymaliśmy w spadku po Adamie, ona została na krzyżu, nie w momencie zbawienia, ale na krzyżu 2000 lat temu. Jezus odciął ją od ciebie całkowicie i definitywnie odciął z twojego serca grzeszną naturę. A ludzie mówią, chrześcijanin ma grzeszną naturę i nową naturę. Zacznij czytać książkę.
To jest rewolucja, jaką przyniósł Jezus. To jest dobra teologia. Ty jako chrześcijanin nie masz grzesznej natury. Miałeś grzeszną naturę, ale Biblia mówi, że na krzyżu została obrzezana. Twoja grzeszna natura została obrzezana. Nie możesz sobie tego, co zostało odcięte, posmarować super glue i przykleić z powrotem. Twoja grzeszna natura została obrzezana, oberżnięta, nie możesz jej zachować. Jej już nie ma. Piąta Mojżeszowa, rozdział 30, Bóg mówi: musicie mnie kochać, musicie mnie kochać. A oni go nie kochali, oni odpadli od jego miłości, trwali w nieposłuszeństwie. I wtedy Bóg mówi: nadejdą te dni, gdy obrzezą wasze serca i będziecie mnie kochać. Czym jest grzeszna natura? To cyniczna, sceptyczna i podejrzliwa natura wobec Bożej dobroci. To jest to, co Adam i Ewa zapoczątkowali. O, Bóg trzyma nas z daleka od drzewa poznania dobra i zła. O, trzyma nas z dala od osiągnięcia większej pełni. Nie. On im dał pełnię w Bogu. I ta natura braku zaufania Bogu była w sercu człowieka. I Jezus oberżnął ją z nas na krzyżu, byśmy Go kochali w nowej naturze i uwielbiali. Możecie powiedzieć amen? Więc dlaczego chrześcijanie nadal grzeszą? No cóż, mamy apetyt, myśli, sposoby myślenia, ale mamy naturę nowego stworzenia. I nie jest ona żadną mieszanką ze starą grzeszną naturą. To przesłanie produkuje więcej świętości w ciele Chrystusa niż jakiekolwiek głoszenie prawa i mieszanie nowej natury ze starą naturą. Białego psa z czarnym psem i tak dalej. Nie. Po prostu chodź jako nowe stworzenie. Jak wielu z was to widzi? Nie wszyscy. Zajrzyjmy więc do książki. Kolosan, 2 rozdział. Wers 13. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy wam jak wiele grzechów. Wszystkie grzechy. Kiedy on odpuszcza ci te grzechy? Na raty? Gdy je wyznajesz? Nie. On odpuścił ci. Czas przeszły. Wszystkie twoje grzechy 2000 lat temu. 2000 lat przed tym, zanim zacząłeś grzeszyć, miałeś przebaczone wszystkie swoje grzechy. No nie wiem, co ty mi tu głosisz? Czego ty nauczasz? Że nie mam przebaczone w momencie, gdy mówię tak Jezusowi? Nie, ty miałeś przebaczone, gdy Jezus powiedział tak Ojcu. Gdy powiedziałeś tak Jezusowi, to twoja świadomość wyzwoliła się z potępienia. Ale zanim kiedykolwiek zgrzeszyłeś, wszystkie twoje grzechy były już przebaczone. Wiara, twoja wiara nie porusza Boga. Wiara to odpowiedź na to, co Bóg już zrobił. Gdy słyszysz, że On przebaczył ci wszystkie grzechy, twoja wiara eksploduje, a grzechy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe, wszystkie są zgładzone. Rob, ale to znaczy, że możesz iść grzeszyć. Nie, to powoduje odwrotny efekt. Idę prosto do Niego. Co za łaskawy Bóg, który już nigdy nie wspomina twoich grzechów. Przejdźmy na moment do Hebrajczyków 10. Jak wielu z was wie, że gdy słyszysz coś po raz pierwszy, to nie znaczy, że to jest złe. Wiecie, czym są warownie? To sposoby myślenia i złe zamysły podnoszone się przeciwko poznaniu Boga. A Boża moc do zniszczenia tych sposobów myślenia, która zmusza każdą myśl w poddanie się posłuszeństwu Chrystusowi, to głoszenie, które czyści umysły ludzi, by zrozumieli, że niebo jest otwarte i chwała Boża może zejść nieskrępowalnie. Jak wielu z was wie, że Bóg od zawsze chciał mieć przymierze, w którym grzech byłby zgładzony raz na zawsze. Tak byśmy mogli do Niego przyjść i powiedzieć: Ojcze, wyznaję moje grzechy. Nie kłamię, nie mówię, że nie ma we mnie grzechu, ale go wyznaję, a Ty jesteś wierny, wybaczasz mi i oczyszczasz mnie z wszystkiego, dając mi swoją sprawiedliwość. A potem, gdy zgrzeszę, arcykapłan wstawia się za mną.
Zachęcam was, abyście dokładnie przeszukali cały Nowy Testament i znaleźli choć jeden fragment, gdzie Paweł gdziekolwiek by mówił, że po nawróceniu ponownie trzeba wyznawać grzechy Bogu. Nie ma czegoś takiego, bo to nie jest praktyka Nowego Przymierza. Czy gdy ja zgrzeszę, to wyznaję? Owszem, idę do Ojca, mówię: Ojcze, jestem tak głupi, naprawdę przepraszam, ale nie idę po przebaczenie, mam już przebaczone 2000 lat temu. Zachęcam was, byście przeszukali Nowy Testament pod kątem słowa pokuta. Pokuta. Z czego mamy pokutować? Z martwych uczynków. Czym są martwe uczynki? Przeczytaj w hebrajskim, w grece. Są to puste ceremonie, są to uczynki robione bez wiary. To nie wiara. Bóg zawsze chciał przymierze oparte na tym, że grzech jest zgładzony raz na zawsze. By ludzie już nie mieli poczucia winy i potępienia nigdy więcej, bo nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Nic nie może oddzielić cię od miłości Bożej. Nic! Bóg zawsze chciał przymierza, w którym będzie jedna ofiara i od tego momentu ludzie nie będą musieli wyznawać, potem znowu mieć poczucie winy, już znowu wyznawać, by poczuć się lepiej, a potem znowu wyznawać. Nie! Bóg chciał jednej ofiary na wieki, po której już nie ma żadnej winy, żadnego potępienia, już nigdy więcej w ciele Chrystusa. Popatrzcie na Hebrajczyków, rozdział 10, wers 1-4. Prawo bowiem, posiadając tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, przez te same ofiary, corocznie, ciągle składane, nie może nigdy udoskonalić tych, którzy się zbliżają. Czyż bowiem nie przestano by ich składać, gdyby składający je raz na zawsze, powtórzcie, raz na zawsze oczyszczeni, nie mieli już żadnej świadomości grzechów? Ale przez nie każdego roku odbywa się przypomnienie grzechów. Niemożliwe jest bowiem, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy. Gdy zobaczycie na wers 8, ofiar darów całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie. Więc Bóg nie chciał tego systemu, w którym grzeszyłeś, szedłeś, wyznawałeś, poczucie winy odchodziło. Grzeszyłeś, wyznawałeś, poczucie winy odchodziły. Nie chciał tych ofiar za grzech. Nie chciał krwi cielców i kozłów. Nie chciał tego religijnego systemu. Nie upodobało mu się uwalniać cię za każdym razem od winy i ci przebaczać. Nie. On chciał przymierza, które nie będzie oparte na twoim zachowaniu. On chciał przymierza, które będzie niezależne od ciebie, bo przymierze, które było oparte na tobie, zostało usunięte z powodu jego słabości, nieużyteczności. Hebrajczyków 7. Ponieważ w tamtym przymierzu, gdy ty zrobiłeś swoją część, Bóg dopiero mógł zrobić jego część, a że niestety nie dotrzymywałeś swojej części, to Bóg musiał sądzić i karać, ponieważ to było oparte na nas, na naszym zachowaniu. Więc on musiał odpowiadać na nasze złe zachowanie i osądzać nas. Więc Bóg powiedział: ustanowię nowe przymierze, które będzie na zewnątrz ciebie, które w ogóle nie będzie polegać na tym, co ty zrobiłeś. Nowe przymierze, które będzie utworzone poza tobą, utworzone z Jezusem i oparte na jego zachowaniu. I to, co ja postanowię z moim synem, jeśli jesteś w Chrystusie, jesteś zbawiony i oczyszczony z wszelkiego osądu, tak jak mój syn jest czysty. Bo to jest nowe przymierze, które jest na zewnątrz, zostało utworzone niezależnie od ciebie, zostało zawarte między niezawodną trójcą. To przymierze nie jest oparte na słabych, nieużytecznych zasadach i naszym zachowaniu. Było zawarte między trójcą. Ojciec zawarł je z synem, a Duch Święty zarządzał triumfem i zwycięstwem na krzyżu. Jak bezpieczny, jak pełen wiary i święty jest Jezus, tacy my jesteśmy w Nim. Ponieważ my tego nie robimy wewnętrznie z siebie, On zrobił to zewnętrznie, niezależnie od nas i na zawsze jesteśmy uczynieni doskonałymi, a wszystkie nasze grzechy są nam już przebaczone. Zobaczcie na to. Przecież to wygląda jak większość dzisiejszych kościołów. Dzień za dniem składajmy ofiary, wyznawajmy grzechy, napędzana poczuciem winy religia. Chwała nie może opaść na to. Popatrzmy na wers 11. Każdy kapłan codziennie staje. Czemu musiał stać? Bo nie było krzesła w miejscu najświętszym w Starym Przymierzu. Nie mogli usiąść, bo ta robota nigdy się nie kończyła. Każdy kapłan codziennie staje do wykonywania swej służby wiele razy, te same składając ofiary, które w żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Te przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarą za grzechy, zasiadł po prawicy Boga.
oczekując tylko, aż nieprzyjaciele jego staną się pod nóżkiem nóg jego. Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęceni. Jesteśmy raz na zawsze udoskonali na wieki. Teraz musimy się tylko przemieniać, ale już jesteśmy doskonali. Wers 15. Poświadcza nam to również Duch Święty. Co ci poświadcza Duch Święty? Że jesteś doskonały na wieki. Jedna ofiara wzięła na zawsze wszystkie twoje grzechy 2000 lat temu na krzyżu. Aż czuję w duchu, jak ludzie myślą, mam nadzieję, że to prawda. To brzmi tak cudownie. Nigdy nie słyszałem czegoś takiego, choć brzmi trochę nieodpowiedzialnie. Czy poczucie winy nie sprawia, że chcemy być święci? Nie, to nie działa. Popatrzcie na werset 17. A grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. Gdzie zaś jest ich przebaczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy. Nie dbam o to, że ktoś chce odbudować na nowo świątynię Salomona, by składać tam znowu krwawe ofiary. To antychrystusowi. Nie ma już więcej ofiary za grzech, ponieważ ostateczna ofiara została złożona raz po wszystkie czasy na wieczność. Twoje grzechy nie są przebaczone do dziś, a w przyszłości będziesz otrzymywał przebaczenie na raty. Zanim urodziłeś się na tym świecie, On przebaczył ci wszystkie grzechy. I otrzymałeś pełnię w Chrystusie. Pokażę wam teraz kilka wersetów, które ludzie wyciągają, by zaprzeczyć wszystkiemu, co właśnie powiedziałem. Wers 26. Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy, po otrzymaniu pełnego poznania prawdy, to już nie ma dla nas ofiary przebłagalnej za grzechy, ale jedynie jakieś przerażające oczekiwanie sądu i żar ognia, który ma strawić przeciwników. Wers 28. O ileż sroższej kary, sądzicie, godzin będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Jak można znieważyć ducha łaski? Przez zwyczajny grzech czy specyficzny grzech? Nie przez zwyczajny, ale przez konkretny grzech. Czytaj kontekst. Musisz czytać rzeczy w kontekście. W przeciwnym razie będziesz błędnie interpretował, co Bóg chce ci powiedzieć. Jaki jest kontekst? Bóg nie chciał krwi cielców i kozłów, nie chciał ofiary za grzechy, nie chciał systemu świątynnego. On chciał Abrahama, drzewa oliwnego. Wiedział, że Chrystus nadchodzi, ostateczna ofiara, po której nie będzie potrzeby składania już więcej czegokolwiek. Czym jest ten grzech? Oni mieli znajomość prawdy. To było napisane do Hebrajczyków, którzy nadal mieli świątynię w Jerozolimie, do której nadal chodzili. Niektórzy z nich byli w kościele, niektórzy byli narodzeni na nowo, chodzili z Chrystusem, ale niektórzy wracali do świątyni, nie byli jeszcze narodzeni na nowo, słyszeli przesłanie prawdy, ale to nie znaczy, że byli zbawieni przez prawdę. Nadal pokładali nadzieję w krwi cielców i kozłów, w cieniach i w symbolach. Pokładali większą nadzieję w cieniach i symbolach, które nigdy nie mogły usunąć grzechów, zamiast w solidnej krwi, w krwi Syna Bożego. Słyszeli prawdę, ale woleli wrócić z powrotem do prawa, do samosprawiedliwości, do systemu świątynnego, do krwi cielców i kozłów. Posłuchajcie, pod Starym Przymierzem, gdy wszedłeś pod krew cielców i kozłów, ona nie usuwała twoich grzechów, ale tymczasowo ochraniała cię przed gniewem. Tak byś miał nadal schronienie w tej krwi zwierząt do czasu krzyża. Po krzyżu Stare Przymierze było przestarzałe i zbyteczne, a krew cielców i kozłów nigdy więcej, nawet tymczasowo nie ochraniała cię, więc jeśli nadal pokładałeś nadzieję w krwi zwierząt, to deptałeś i bezcześciłeś krew Jezusa. Nie było dla ciebie nadziei na zbawienie. Czy to widzisz? Niektórzy z was widzą. Zobaczmy do Jana, 16 rozdział. Pomagluję was jeszcze troszeczkę. Czuję, jakbyśmy zgniatali jakieś rzeczy, otwierając drogę dla chwały. Okej, rozdział 16, wers 8. Mówi o Duchu Świętym. On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. Okej, zatrzymajmy się tu na chwilę.
Będziemy czytać wers 9 za moment. Jakieś 8 lat temu głosiłem mniej więcej tak: Duch Święty przyjdzie i przekona cały świat o grzeszeniu, a potem pokaże mu prawidłowe standardy, według których powinni żyć. Wtedy przekona ich o sądzie, jak się zbliża, jeśli nie będą żyć według tych standardów. Wiecie, że głosiłem antychrystusowi, antykrzyżowi? Błędnie przedstawiałem najwspanialszego pocieszyciela, Paraklitos. I pewnego dnia ojciec powiedział mi: przestań głosić to do moich ludzi. Powiedział: przeczytaj następny wers, czytaj pismo w kontekście. Więc czytam ten wers. Okej, ojcze, jak wielu z was zdarza się, że ojciec was uczy studiowania słowa? Mówi: idź tu, przeczytaj to, przeczytaj następny wers. On mówi nam, o czym Duch Święty będzie przekonywał świat. Wers 9. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. Więc jaki to grzech, o którym Duch Święty przekonuje świat? Niewiara w łaskę. Co przyszło przez Jezusa? Łaska i prawda przyszły przez Jezusa. Niewiara w łaskę, pokładanie nadziei w prawie, w cielcach i kozłach w systemie świątynnym. Jeśli jesteś w niewierze, nie ma więcej ofiary za grzech. Depczesz po krwi Jezusa. Masz swoją sprawiedliwość, opierasz się na religii, świątyni, prawie i samosprawiedliwości. I przychodzi do ciebie sąd. Bo widzisz, jeśli Żyd odrzucił krew syna, już nic mu nie pozostaje. Jezus umarł za grzechy całego świata, ale jest jeszcze jeden grzech. Grzech niewiary. Grzech Nowego Przymierza. I Duch Święty przychodzi, by przekonać cię o niewierze w Bożą łaskę. Ale uzdalnia cię, pokazuje ci, ty nie wierzysz w łaskę, ty wierzysz w samego siebie. I nagle sobie uświadamiasz, o, ja nie wierzę w Chrystusa, wow, ja mogę wierzyć w łaskę. I gdy już wierzysz w łaskę, On będzie cię przekonywał o sprawiedliwości. Przeczytajmy o sprawiedliwości, bo wielu kościołów mówi o słusznym postępowaniu, o prawidłowym życiu. Popatrzmy, co pisze Jan, wers 10. O sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Co On zrobił, gdy odszedł do Ojca? Usiadł, ponieważ teraz jesteśmy doskonali na wieki. Jesteśmy sprawiedliwością Bożą w Jezusie Chrystusie. On jest naszym największym arcykapłanem w Nowym Przymierzu, który przyszedł przez zasłonę jako kotwica naszej duszy, byśmy przez dwie rzeczy niezmienne mieli absolutną pewność, że jesteśmy sprawiedliwością Bożą w Chrystusie Jezusie. I gdy popełnisz błąd, gdy zgrzeszysz, Duch Święty przychodzi i pomaga ci uwierzyć w łaskę. Chce ci pomóc zrozumieć, że jesteś sprawiedliwością Bożą, a Jezus tam siedzi, wstawiając się za tobą. Teraz przeczytajmy, czym jest sąd, czego dotyczy, bo to lubię najbardziej. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Kim jest książę tego świata? Jezus? Nie, nie Jezus. Jan 14:30. Jezus mówi, nadchodzi książę tego świata, nie ma on jednak nic swego we mnie. Kim on jest? To diabeł. Co wydarzyło się na krzyżu? Szatan, oskarżyciel Kościoła, został potępiony, został osądzony, został rozbrojony na krzyżu. Jak Kościół może stanąć przed całą pełnią Bożą? Gdy zrozumie, jaka jest szerokość, długość, wysokość, głębokość miłości Chrystusa, którą już otrzymaliśmy w całej pełni, że otrzymaliśmy pełnię objawienia chwały Bożej. A Duch Święty będzie tym, który będzie nam pomagał uwierzyć w łaskę. Pomagał nam zobaczyć, że jesteśmy Bożą sprawiedliwością, bo Jezus usiadł. I pomagał nam zobaczyć, że diabeł jest osądzony, rozbrojony, potępiony, jest kłamcą i nie ma żadnego autorytetu, kogokolwiek oskarżać już nigdy więcej z powodu krzyża. Nie może iść do nieba, jak to robił przy Hiobie, i mówić: zobacz na Hioba, ponieważ niebo zostało pokropione krwią baranka, jak mówił 9 rozdział Hebrajczyków. Nie może tam iść już nigdy więcej. Nie może pokonać nikogo. Hiob nie miał pośrednika, ale my mamy tego, który siedzi po prawicy Ojca. I Duch Święty nam o tym mówi. Rzymian rozdział 3 mówi nam, że przez prawo jest tylko większa znajomość grzechu, więc nie mówcie mi, że Duch Święty będzie przekonywał ludzi, by wykonywali uczynki prawa. Ale chrześcijanie chcą coś czuć. O, wiesz, ja się nie potępiam, ale muszę mieć przekonanie o grzechu. Nie ma różnicy, przyjacielu. Jeśli coś wskazuje na twój grzech, dlaczego Duch Święty miałby cię przekonywać o czymś, co Bóg już dawno ci całkowicie przebaczył? No to jak się mam zmienić, Rob? Czuję się źle, jak mam się zmienić? Albo jak mam zmienić żonę albo męża, jeśli nie mogę już nimi manipulować, wprowadzając poczucie winy? Oni będą sobie robić, co będą chcieli. Nie, to nie działa.
To łaska uwalnia, uzdalnia, sprawia, że chcesz żyć dla Jezusa. Spotkałem Ducha Świętego w 1981 roku. Zostałem ochrzczony w 79 i mówiłem językami, ale poznałem Go w 81 i On jest tak cudowną osobą. Potężny Bóg. Jak mógłby oskarżać? I chrześcijanie czują potępienie i przekonanie o ich grzechu i myślą, że to Duch Święty ich potępia. I mówią, okej, Duchu Święty. To nie jest On. To jest diabeł. To jest demon, oskarżyciel braci, który został osądzony na krzyżu. Kolosan rozdział 1 mówi, co Jezus zrobił na krzyżu. Ustanowił was jako świętych i niepokalanych i bez nagany w Jego oczach. Jak Duch Święty miałby przychodzić i Cię oskarżać, skoro Ojciec ustanowił Cię niepokalanym i wolnym od oskarżeń? Duch Święty jest Duchem Prawdy. Może gdyby prawo się nie skończyło, to w Starym Przymierzu Duch Święty używałby prawa, by absolutnie przerazić Cię i wsadzić Cię w potępienie. Ale prawo się skończyło. Teraz jest nowe przymierze, nowy dzień. Przymierze nie jest wewnątrz, ale na zewnątrz Ciebie. To lepsze przymierze, cudowne, to dobra nowina. To jest tak cudowne, że ludzie nie potrafią w to uwierzyć. Kolosan rozdział 2. Więc 2000 lat temu na krzyżu Jezus obrzezał Twoją grzeszną naturę z Twojego serca. I jeśli jesteś naprawdę narodzony na nowo, jest łatwiej uwierzyć Ci w Bożą dobroć. Ale jeśli Twoje serce nie jest obrzezane, będziesz się zawsze zmagał, by mieć wiarę, wciąż będziesz myślał, że Bóg jest przeciwko Tobie. Więc musisz mieć obrzezane serce. Musisz zrozumieć, że wszystkie Twoje grzechy są zgładzone, przeszłe, dzisiejsze i przyszłe, jedną ofiarą. Ale musisz też wiedzieć, że prawo zostało zniesione na krzyżu. Bo jak nie wiesz tego, to nawet gdy Twoje serce jest obrzezane i nawet gdy wierzysz, że wszystkie Twoje grzechy są przebaczone, diabeł będzie nadal używał prawa. Bo większość kościołów nadal głosi moralne prawo, 10 przykazań, albo kładą nacisk na Twoje zachowanie. Bądź bardziej sprawiedliwy, czyń więcej dobrych rzeczy. Ja chcę robić dobre rzeczy, wiecie, że to prawda. Ale Ewangelia nie głosi, ty rób więcej, ale mówi, Jezus zrobił wszystko. I wiara w to zmienia Cię od środka. I słyszysz, okej, wszystkie Twoje grzechy są przebaczone, chwała Bogu. Masz nową naturę i wierzysz w Boga. Tak, to prawda. A potem ludzie mówią, tak, ale lepiej popraw się w tej i tej dziedzinie. Przestań robić to, przestań tamto. No dalej. Bo zapominasz Kolosan 6:2. Jak przyjęliście Chrystusa Jezusa, tak w Nim chodźcie. Przejdźmy szybko do Kolosan 2. Kolosan rozdział 2. Słuchacie mnie tak cudownie. Jestem zadziwiony, że jesteście tak skupieni na Słowie Bożym. Wiecie, że Hebrajczyków 5 mówi, że prawo powoduje, że ludzie są ociężałymi w słuchaniu? Jeśli w jakimś kościele są kazania oparte na prawie, to nie będzie tam pełnego namaszczenia, choć nie wiem, jakby tego chcieli. Oni nawet nie wiedzą, o czym mówisz. Oni siedzą tak. O czym on mówi, Marta? Nie wiem, to jakiś kult. On mówi, że wszystkie nasze grzechy są przebaczone. Przeszłe, dzisiejsze, przyszłe. I mówi, że Bóg niby ich nie pamięta. Nie tylko przyszłych, ale tych przyszłych też. I że to się stało 2000 lat temu. Nie, to niemożliwe, Marta. Oni mają zasłonę. Możesz tańczyć, śpiewać, machać, spuścić na nich całą chwałę. A oni... Ale przejdziesz się po świecie, który nie ma pojęcia o prawie, zasadach, przepisach i masz tą chwałę Jezusa świecącą na twarzy, przejdziesz się, to grzesznicy są dotykani Bożą miłością i mówią, o, coś poczułem. Chwała uzdrawia tych zgubionych ludzi tam. Gdy przyjdziesz do kościoła, wow, najgorsze miejsce do głoszenia w niedzielny poranek. W ciągu tygodnia ci ludzie są bardziej żywi, ale ci sami ludzie w niedzielny ranek, co się dzieje? Nie ma życia, radości, spontanu, machania, stania na krzesłach.
tylko luźny zwis. Tak działa prawo. Kim było tych dwoje ludzi z największą wiarą, jaką Jezus nie widział w całym Izraelu? Syrofenicjanka i rzymski setnik. Jaki mieli wspólny mianownik? Setnik rozumiał autorytet, miał pod sobą żołnierzy, mówił temu, idź i szedł. A syrofenicjanka nie zamierzała się stamtąd ruszyć, dopóki nie otrzyma okruszyn tego chleba. Jaki jest ich wspólny mianownik? Oboje byli poganami. Nigdy nie wyrastali pod prawem. Prawo nie jest oparte na wierze. Prawo jest antywierze. Prawo zabija wiarę. Rzymian rozdział 4 mówi, że prawo neutralizuje twoją wiarę. Zdejmij prawo z Bożych ludzi, a ich wiarę eksploduje cudami. Co za wstyd dla drzewa figowego. Poganie mieli większą wiarę niż ktokolwiek z Izraela, bo nigdy nie znali żadnego prawa. Okej, spróbujmy to zakończyć. Potrzebuję jeszcze jakieś 3 minutki, okej? Przeczytam wers 13 jeszcze raz, bo go uwielbiam. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Jak ludzie mogą mówić, że prawo pomaga Kościołowi? Tu pisze, że to jest przeciwko tobie, obciąża cię, przynosi na ciebie zwiędłą chwałę, zabija twoją wiarę, to służba śmierci. Gdy prawo zostało nadane na górze Synaj, w dzień Pięćdziesiątnicy, który jest zawsze 50 dni po święcie Paschy, wyszli z Egiptu i 50 dni później, góra Synaj, prawo zostało nadane. Tego dnia 3000 ludzi zostało zabitych przez służbę śmierci, ponieważ prawo im nie pomogło. Ich nieobrzezane serca postanowiły czcić złotego cielca. Cudzołożyli, zanim prawo zeszło i Mojżesz rozwalił 10 przykazań, bo był tak na nich wściekły. Wolał szybko rozbić te dwie tablice, bo Bóg zabiłby ich dużo więcej. Zginęło wtedy 3000. Służba śmierci. Tak, tak, daj nam prawo, my zrobimy wszystko, co on każe. Mojżesz nawet nie zdążył zejść z góry od Boga, a oni już czcili złotego cielca. Oni byli pod łaską Abrahama, ale nie, oni chcieli prawo. O, my potrzebujemy prawo, by wyznaczało nam moralne granice. Nie, prawo jest dla grzeszników, a nie dla Kościoła. Prawo przyszło i zginęło 3000. Zginęło by o wiele więcej, gdyby Mojżesz tego nie potłukł. Bo gdyby zaczął się system kapłański, ludzie byliby zabici. Dlatego Bóg nie chciał prawa, nie chciał kapłaństwa. On chciał Abrahama, a potem Chrystusa. Pięćdziesiątnica, 50 dni po święcie Paschy, 3000 ludzi zostało zabitych w dzień nadania prawa. Około 1500 lat później, inna pięćdziesiątnica, 50 dni po święcie Paschy. Baranek paschalny, Jezus, nie cień, nie symbol, ale ciało, umiera na krzyżu. Przymierze zewnętrzne, nie oparte na nas, ale między Ojcem i Synem, nowe przymierze. I w ten dzień pięćdziesiątnicy, w dzień Zielonych Świąt, przyszło nowe prawo, nowe przymierze. Przyszła łaska tego dnia i nikt nie czcił cielca tego dnia. Ale tego dnia 3000 ludzi zostało zbawionych. Porównaj oba święta. Prawo śmierci i prawo życia, czyli łaski. Zobaczmy, co stało się z władzami, ze zwierzchnościami. Co się z nimi stało na krzyżu? Przeczytajmy jeszcze raz werset 14. Wymazał obciążający nas list dłużny. Bóg zapisał ten list dłużny na kamiennych tablicach swoim palcem, więc tylko On mógł wymazać to, co sam napisał. Tylko On to mógł zrobić. I zrobił to przez Chrystusa na krzyżu. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy do krzyża. Przez co rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi.
To było zniesienie prawa, które rozbroiło władzę i zwierzchności. Głoszenie prawa w kościołach jest ponownym uzbrajaniem rozbrojonego wroga. Wyświadczamy im przysługę, mówiąc, związujemy was, związujemy to, związujemy tamto. Zwracając się tak do nich, stwierdzamy, że nie są rozbrojone. Stwierdzamy, że nadal mają autorytet. Dajemy im moc, a potem głosimy prawo. Jeśli będziesz pościł 40 dni, jeśli będziesz robił to i tamto, wtedy je rozbroisz. Obudź się, one są rozbrojone 2000 lat temu na krzyżu. Głoś Ewangelię, uwielbiaj Boga. Boży ludzie mają otwarte umysły, otwarte niebo. Trzecie niebo schodzi na dół, Boża chwała manifestuje się na ziemi. Władze i zwierzchności są całkowicie zneutralizowane i sparaliżowane. Nie musimy nawet o nich gadać za wiele. O, musimy wypowiedzieć wojnę władzom i zwierzchnościom. Nie. Nie musimy w ogóle z nimi bojować. Efezjan rozdział 6 mówi, to nie raz, ale 4 razy, że wszystko, co masz robić, to stać. Dlaczego masz stać? Pomyśl, cała zbroja Boża to łaska. Pancerz sprawiedliwości, nie twojej sprawiedliwości, Jego. Hełm zbawienia, łaska, to wszystko łaska. Ty masz tylko w tym odpoczywać. To one chcą walczyć z nami, ale ty wszystko, co masz do roboty, to stać. To jest właśnie odpoczynek w Nim. Stoisz w Ewangelii łaski. Cokolwiek one próbują zrobić, są pokonane. Czy to jest dobra nowina? Dobra nowina. Amen. To jest Ewangelia. To są dobre dni. To jest to, za co Jezus umarł. To jest to, co mamy w Chrystusie.